Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilu Polaków zgłosiło, że chce wrócić do Polski w ramach akcji Lot do domu? Notujemy z każdą godziną kolejne zgłoszenia, kolejną chęć powrotu. Na ten moment udało nam się przewieźć już do Polski około 6 tysięcy Polaków. A ilu nadal jest chętnych nadal w oczekuje jeszcze? Około 30 tysięcy chętnych. To jak długo będzie trwała cała operacja Lot do domu? Lot do domu będzie trwał do odwołania, do momentu, kiedy albo ta sytuacja się zmieni, uspokoi, w tym sensie zostaną zdjęte te restrykcje dotyczące stanu nadzwyczajnego de facto wprowadzanego w Polsce, albo znikną potrzeby przeprowadzenia tej akcji powrót do domu. Stanu nadzwyczajnego bez stanu nadzwyczajnego, zastrzeżmy. De facto, tak. Nasi słuchacze czytają na stronie lotu taką informację. W okresie od 15 do 28 marca realizujemy tylko połączenia specjalne w ramach operacji Lot do domu. Stąd pytanie. Czy umówiliście się z Lotem, że 28 marca jest ostatnim dniem tej operacji? Nie, o tym mówił również szef kancelarii premiera, pan minister Dworczyk. My również jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych komunikujemy to w sposób ciągły. Akcja prowadzona jest do odwołania. Wśród tylu tysięcy ludzi, którzy już wracają albo za chwilę będą wracać samolotami do Polski, mogą być oczywiście osoby zakażone. Jakie są procedury, żeby na przykład nie zaraziły współpasażerów na pokładzie? Przede wszystkim dbamy tutaj też na etapie wpuszczania osób na pokład. Każda osoba jest przebadana termometrem, tak żeby wykluczyć osoby mające temperaturę wyższą niż przewidywana, 38, 37,5 stopnia. Czyli jeśli ktoś ma 37,5 stopnia, nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu? Jeżeli ma podwyższoną temperaturę, może zostać niewpuszczony. Jeżeli ma objawy świadczące o tym, że może zostać, że jest zakażony, nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu, tak żeby nie stanowić zagrożenia dla innych współpasażerów. Sama gorączka o tym decyduje? Nie tylko sama gorączka, mówię, dodatkowe jeszcze objawy, wtedy taka osoba jest skierowana do lekarza w danym miejscu, taka, żeby przede wszystkim sprawdzić stan jej zdrowia. Jeśli wróci ze zaświadczeniem, z informacją, że nie jest zakażona, wtedy będzie mogła kontynuować podróż. Ale skąd ten lekarz będzie wiedział, czy ta osoba jest zakażona, czy nie? Przecież testu nie przeprowadzi. Dlaczego nie? Oczywiście, że tak. No, przeprowadzi test na koronawirusa przed wejściem na pokład? W wielu państwach można oczywiście w sposób ciągły przeprowadzić test, jeżeli ktoś ma objawy, tak jak i w Polsce. Rozumiem, ktoś przychodzi... ale ile będę czekał na wynik tego testu tam przed wejściem na pokład samolotu? To już jest pytanie do państwa gospodarza. Jak długo będzie trzeba czekać na ten test? Dla nas ważne jest... No w Polsce czekamy co najmniej kilka godzin, czasami kilkanaście, jak słyszę. Więc taka osoba na dany lot oczywiście nie zostanie zaproszona. Będzie mogła skorzystać w dalszej kolejności z kolejnego lotu. Panie ministrze, panie redaktorze, znaczy bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas najważniejsze. Ja rozumiem, że tu się zgadzamy i dlatego też o to pytam. Jednostkowy przykład, ale to są kolejne setki osób, które mogłyby ulec zakażeniu, dlatego niestety takie, a nie inne środki. Na granicach tworzą się długie kolejki. Rozumiem, że MSZ odbiera wciąż sygnały o tym, co się tam dzieje. Nasi reporterzy donoszą, że na przykład na polsko-niemieckiej granicy w Jędrzechowicach na Dolnym Śląsku kierowcom zaczyna brakować jedzenia, wody i paliwa. Tak, dostajemy takie sygnały. Rzeczywiście nasi konsulowie, chociażby z Berlina, otrzymują takie sygnały. Przekazaliśmy prośbę do strony niemieckiej, do władz lokalnych niemieckich, prośbę o wsparcie w tym zakresie, bowiem no to one są tam najbliżej i w tym miejscu mogą udzielać pomocy. Mam nadzieję, że w perspektywie następnych kilku godzin najpóźniej pomoc taka zostanie udzielona, przynajmniej ta podstawowa w postaci wody, pożywienia i sanitariatu. Prośba za prośbę, bo Niemcy proszą o uruchomienie kolejnego przejścia granicznego w okolicach Zgorzelca. Rzeczywiście jest to przewidywane, możliwe, będzie wprowadzone? Pozostajemy tutaj w bieżącym kontakcie i ze Strażą Graniczną, i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Przekazujemy te prośby. W naszym przekonaniu no, należy dołożyć jeszcze dodatkowych starań, ażeby udrożnić te kanały przepływu. To może za mało przejść granicznych przewidzieliśmy, skoro na granicy z Niemcami tworzą się kolejki po 20 kilka godzin, tak przynajmniej mówią ci, którzy z nich stoją. My nie notujemy, żeby to było aż 20 godzin, ale rzeczywiście jest to kilkunastu godzin. Przekazaliśmy te informacje. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Jeszcze wczoraj były dużo krótsze kolejki. Te powroty są rzeczywiście na gigantyczną skalę. Reagujemy na bieżąco. Z całą pewnością Straż Graniczna tutaj będzie udrażniać te kanały przepływu. Natomiast no, trzeba mieć też na uwadze, że
że skala jest zaskakująca. Wszystkie siły są rzucone na ten odcinek, tak zapewniała nas Straż Graniczna. Jeśli będą jeszcze jakieś rezerwy, oczywiście będą tam przesunięte, żeby maksymalnie ułatwić przepływ dla tych osób. Nasi słuchacze donoszą, że po niemieckiej stronie zatrzymywane są autokary z Polakami we Frankfurcie. Czy są jakieś ustalenia, które mogą to tłumaczyć? Przez kogo są zatrzymywane? Przez niemieckie służby. Nie mam takiej informacji. Nie, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych takie informacje, ażeby niemieckie służby zatrzymywały polskich obywateli, póki co nie trafiły. Jeśli są tacy Polacy, którzy tego doświadczyli, bardzo prosimy o kontakt, czy to z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czy z konsulatem w Berlinie. Będziemy oczywiście reagować i pytać o przyczynę takiego działania. Panie ministrze, czy w maju będzie można sprawnie zorganizować za granicą głosowanie w wyborach prezydenckich? Panie redaktorze, my tutaj Wydział Konsularny, Departament Konsularny przygotowywał się oczywiście do tych wszystkich planowanych działań, do wyborów pierwszej, drugiej tury. Te działania w tym momencie z natury rzeczy są nieco opóźnione z uwagi na to, że rzuciliśmy wszelkie zasoby ludzkie na pomoc Polakom za granicą. To jasne, natomiast... ale czy może pan dzisiaj powiedzieć, że uda się stworzyć wszędzie obwody do głosowania za granicą? Jeśli dzisiaj będziemy kontynuować tą pracę, jeśli w perspektywie następnych kilku tygodni zmieni się sytuacja, to na dzień dzisiejszy nie jest oczywiście trudno powiedzieć. Natomiast jeśli w perspektywie najbliższych tygodni sytuacja się zmieni, mówi pan, ale czas jest jeszcze dosyć długi. Do maja mamy jeszcze 3 miesiące. Te wybory to jasne, nieraz były krótszy okres kampanii, ażeby proszę pozwolić. Terminy nie dotyczą tylko maja, 9 i 10, kiedy jest głosowanie przewidziane za granicą. Ale na przykład 19 kwietnia do publicznej wiadomości ma być podana informacja o granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Będzie 19 kwietnia to wszystko jasne i będziemy pewni, że w każdym kraju Polacy będą mogli zagłosować? Panie redaktorze, będziemy postępować zgodnie z regułami. Jeżeli przepisy prawa wskazują konkretne daty, to oczywiście będzie to gotowe. Tylko czy Polacy będą mogli się swobodnie poruszać we wszystkich krajach, gdzie będą chcieli zagłosować, na przykład? Tego się dowiemy w maju. W jednym z ostatnich komunikatów MSZ-u czytam, że na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie. Czy polski rząd bierze to pod uwagę, rozważając, czy należy wprowadzić stan nadzwyczajny i ewentualnie w konsekwencji przesunąć wybory? Panie redaktorze, sytuacja, tak jak jest w komunikacie, zmienia się z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Na tym etapie, tak jak pan premier wskazywał też we wczorajszej chociażby konferencji, nieprzewidywana jest zmiana terminu wyborów. Natomiast... Czy MSZ nie widzi na dziś kłopotu z organizacją wyborów za granicą? Mamy na tyle dużo czasu, że nie jesteśmy na tym etapie, żebyśmy musieli podejmować tego typu ani decyzje, ani rekomendacje. Marcin Przydacz, Marcin Zaborski, dziękujemy słuchaczom, ale oczywiście zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz nieustająco z nami. Panie ministrze, kiedy patrzy pan w kalendarz, myśli pan, że wyjazd polskiej delegacji do Smoleńska 10 kwietnia jest w ogóle możliwy? Z całą pewnością cała ta sytuacja utrudnia realizację tego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała za miesiąc, bo mamy jeszcze kilka tygodni. My sukcesywnie działaliśmy na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia. Ciągle ten dialog jest prowadzony, były spotkania, były rozmowy, były grupy przygotowawcze, więc jeśli taka decyzja ze strony najwyższych czynników władzy zapadnie, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych dołoży wszelkich starań, ażeby ta wizyta przebiegła w miarę możliwy, bezkolizyjny sposób. Natomiast dziś trudno mi jest... Ale taka wizyta dzisiaj jest przygotowywana? Dziś, tak jak panie redaktorze powiedziałem, dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych działa w trybie alarmowym, kryzysowym. Dla nas najważniejsza jest sytuacja epidemiologiczna, sytuacja związana z Polakami za granicą i na tym się koncentrujemy. Natomiast te działania, które zostały przeprowadzone, te działania przygotowawcze, które zostały przeprowadzone dotychczas, one pozostają w mocy. Jeśli będzie decyzja o realizacji wizyty, wrócimy do tego procesu na tym etapie, na jakim zakończyliśmy 2-3 dni temu. To nie jest aż tak duży przestój, prawda? To
to jest de facto ostatnie trzy doby. Jeżeli będzie decyzja, to będziemy ją realizować. Tylko pewnie tych dób będzie jeszcze kilka, co najmniej, domyślam się, i zastanawiam nad tym, kiedy musi zapaść ostateczna decyzja. Z punktu widzenia dyplomacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak organizujemy tę wizytę, jedziemy do Smoleńska czy Katynia. My jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też inne instytucje mamy doświadczenie w realizacji wizyt w różnych okresach. Czasami czas na przygotowanie danej wizyty to są miesiące, czasami to są tylko tygodnie albo dni. Działamy w takim trybie, jaki jest przewidziany. Jeśli będziemy mieć te kilkanaście dni na przygotowanie wizyty przy dobrej współpracy z partnerami, będziemy w stanie to zrealizować. Pod warunkiem, że będą ku temu warunki także epidemiologiczne. Kilkanaście dni. Kilka dni wystarczy, żeby zorganizować wyjazd polskiej delegacji z prezydentem, premierem do Smoleńska czy Katynia? Zależy, jaka miałaby być formuła tej wizyty. Jeżeli ma to być duże wydarzenie z kilkoma punktami, z różną logistyką, z zaangażowaniem też wielu ludzi, to oczywiście im więcej tego czasu, tym lepiej. Ale ja sobie jestem w stanie również wyobrazić wizytę dość ograniczoną w takiej sytuacji, dość wąską. W takim wypadku nie ma potrzeby, żeby przygotowania trwały całe miesiące. Będziemy reagować na tyle, na ile nam rzeczywistość wówczas będzie pomagać. Jeśli ktoś dzisiaj pana pyta, czy mogę wyjechać z Polski, to co pan odpowiada? To rekomenduję mu, aby pozostał w kraju. Czyli unikajcie wszelkich podróży, podpowiada MSZ. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy mogę wyjechać z kraju, to odpowiadam tak. W sensie prawnym masz do tego prawo, możesz wyjechać. Polska nie jest zamkniętym krajem. Każdy obywatel ma możliwość wyjazdu. Natomiast ja oczywiście tego nie rekomenduję. Polska w tym momencie jest bezpiecznym krajem pod kątem tego zagrożenia epidemiologicznego. Ale drugą informacją, jeśli wyjeżdżasz, musisz się liczyć z tym, że będziesz miał utrudniony powrót, bowiem wiele państw zamyka swoje granice, wiele państw zamyka swoje przestrzenie lotnicze. A poza tym, jeśli wrócisz, będziesz poddany 14-dniowej kwarantannie. A Polska, czy polski rząd rozważa całkowite zamknięcie granic? To znaczy takie, żebyśmy też nie mogli wyjeżdżać z kraju? Trudno jest na ten moment przewidywać, jak będzie wyglądała rzeczywistość za kilka dni. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji, w której granice są otwarte do wyjazdu. To rozumiem, ale czy w scenariuszach, które rozważacie, jest i taki scenariusz, całkowite zamknięcie granic Polski? Na razie takiego scenariusza nie rozważamy. A ilu Polaków przebywa teraz za granicą? Nie imigrantów, tylko tych Polaków, którzy wyjechali na wycieczki, do pracy czy na stypendia naukowe? Mamy dane wskazujące na to, że około 1,5 miliona polskich obywateli czasowo znajduje się za granicą w różnej formule, turystycznie, ale również na pracę sezonową, ale też taką pracę, w ramach której codziennie pokonują granice. My szacujemy, że nawet kilkaset tysięcy ludzi może chcieć wrócić do Polski, tak jak mówiłem, transportem lotniczym. W tym momencie to już jest tych, co do których zrealizowaliśmy program, jak i tych, którzy oczekują, to jest około 40 tysięcy ludzi. Jak pokazują też kolejki na granicach, kolejne tysiące rodaków wraca do kraju. Tylko to oznacza, że jeszcze jest bardzo wiele osób, które mogą chcieć wrócić w ramach tej operacji Lot do domu. Na szczęście większość z tej liczby, która została przeze mnie podana, to są nasi obywatele w Europie. Póki co ta możliwość tranzytu przez państwa zachodniej Europy ciągle jest otwarta. Większość Polaków korzysta ze swoich środków lokomocji, ze swoich samochodów, ale również z autobusów, z transportu kołowego, więc gro tego ruchu odbywa się na lądzie. Dla pozostałych jest oczywiście przewidziana akcja Lot do domu, a poza tym też nie wszyscy będą chcieli oczywiście wracać. My mamy już takie sygnały, że są tacy, którzy mają tam dodatkowe drugie mieszkania, domy znajomych, zostają na zachodzie. Na stronie Lot do domu są loty z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, Izraela czy Maroka, ale nie ma, jak na razie nie znajdujemy
samolotów z Ameryki Południowej czy głębokiej Afryki. Nie ma takiej potrzeby, czy jest jakiś inny Pracujemy powód? Nad tym. Sam dziś nad tym pracowałem, nad uruchomieniem jednego połączenia do jednego z państw afrykańskich, gdzie znajdują się polscy turyści, również Ameryka Południowa. Tutaj szczególnie dwa kierunki są rozpatrywane. Oczywiście Brazylia i Argentyna. No, jest skomplikowanie sytuacji, komplikuje sytuacja fakt, że państwo argentyńskie zamyka przestrzeń powietrzną. Z takimi problemami my się na co dzień borykamy. Zamknięcie przestrzeni nie znaczy, że nie mogą tam lądować samoloty. Na każdy taki samolot trzeba mieć indywidualną zgodę i tym się zajmuje między innymi polska dyplomacja. To ta Brazylia-Argentyna jest możliwa w jakiej perspektywie? My planujemy w perspektywie następnych kilku, dwóch, trzech dni, więc od momentu, kiedy ukaże się, oczywiście im dalsza destynacja, im bardziej odległy ten lot, staramy się, aby to wyprzedzenie było na tyle duże, aby nasi rodacy po pierwsze mieli możliwość zarezerwowania biletu, a po drugie, żeby móc dotrzeć też z innych miejsc do danego, powiedzmy, huba transportowego. Więc a jeśli czasem muszą przede wszystkim zdobyć pieniądze na te bilety, bo to nie jest tania operacja dla przeciętnej rodziny. No załóżmy, jeśli mamy pięcioosobową rodzinę, która międzykontynentalny lot ma do wykupienia, to jest pewnie kwestia około 10 tysięcy złotych do wyłożenia. Ale zakładam, że ta rodzina wstępnie i tak planowała w jakiś sposób wrócić do kraju, czyli jakiś bilet lotniczy już ma, jeśli nie zrealizowała tego połączenia z innym. Ale miała już je wykupione, wyłożyła te pieniądze. No to z innym przewoźnikiem wtedy dostanie zwrot od tego przewoźnika, jeśli to jest przewoźnik w postaci lotu. Ale już dostała te pieniądze do kieszeni, panie ministrze? Lot kompensuje te bilety, w tym sensie, że... Czyli jeśli miałem bilet na inny rejs, mogę przyjść do organizatorów operacji Lot do domu i powiedzieć, miałem bilet, nie mam pieniędzy, proszę mi sfinansować tę podróż? Można przyjść, powiedzieć, miałem bilet na lot, proszę mi zwrócić pieniądze z tego lotu, a równolegle rezerwować swój lot powrotny do kraju. Szczegóły operacji finansowych proszę pytać PLL Lot. No, panie ministrze, ale słyszy pan turystów chociażby, którzy byli w Gruzji, mieli wykupiony bilet powrotny z tanimi liniami lotniczymi, które nie mogą ich już przywieźć. Ten bilet kosztował 150 zł, a bilet, który muszą wykupić w ramach operacji Lot do domu, refundowany częściowo przez rząd, to jest już kilkaset złotych. To jest różnica. Zdajemy sobie z tego sprawę, że rzeczywiście jest to różnica. Rząd polski dokłada tutaj wszelkich starania, żeby te loty były jak najbardziej opłacalne, jak najbardziej możliwe do wykupienia dla naszych obywateli. Natomiast trzeba mieć jakby na uwadze, że sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna. Nie można porównywać kosztów tej operacji z lotami. Już nie mówię o tanich liniach lotniczych, ale nawet o zwykłych liniach pasażerskich. W sytuacji, w której siatka połączeń planowana była na kilka miesięcy do przodu. Zupełnie inne opłaty lotniskowe, zupełnie inne opłaty za przelot nad danymi państwami są w sytuacji, kiedy realizuje się je na kilka miesięcy do przodu, a zupełnie inne, kiedy jest to z dnia na dzień. Po drugie, te samoloty lecą w dane miejsce puste. To koszty są zupełnie inne w sytuacji, w której w jedną i w drugą stronę samolot leci pełny. Bilet wtedy może być w zasadzie o połowę tańszy. To ile pieniędzy, panie ministrze, ile pieniędzy rząd wyłożył na tę operację Lot do domu? Umowa podpisana przez rząd polski z PLL Lot przewiduje jakby gwarancję pewnych zwrotów dla polskiego przewoźnika za realizację konkretnych lotów. Te konkretne loty są ustalane z rządem. Rozumiem, ale rząd planując tę operację musiał założyć jakiś budżet, no przynajmniej na początek, który można powiększyć, ale jakaś pula finansowa jest przewidziana na tę operację. Pula finansowa jest w tym sensie, tak jak akcja jest prowadzona do odwołania, taki pula finansowa jest na tyle elastyczna, żeby można było przeprowadzić wszystkie te loty, na które będzie rekomendacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zgoda Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, taka, żeby każdy Polak, który będzie w potrzebie, mógł otrzymać tą pomoc. To ile do tej pory wydaliśmy na te loty, które już zostały przeprowadzone? Nie mam takich statystyk. Nie. Panie ministrze, a jaki jest klucz układania tych awaryjnych połączeń? W jaki sposób tę siatkę połączeń tworzycie?
bierzemy pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim stan bezpieczeństwa, czy zagrożenia ewentualnego dla polskich obywateli, ich liczbę znajdującą się w danym miejscu, a przede wszystkim ewentualną możliwość, bądź też brak możliwości powrotu do kraju w innej formie. Ja przypomnę, że ci turyści, którzy wybrali się na podróż, czy na odpoczynek z tour operatorem, z biurem podróży, lotem czarterowym, mają możliwość powrotu tą samą drogą. I im mówicie, lepiej lećcie z operatorem, którego już wcześniej wykupiliście wycieczkę. Im mówimy, jeżeli macie możliwość powrotu, jeżeli macie mieliście gwarantowaną podróż powrotną z biurem podróży, w pierwszej kolejności udajcie się do biura podróży celem realizacji tego planowanego lotu, bowiem tak jak pan redaktor pytał, nie będziecie musieli w żaden sposób drugi raz się wykosztowywać, rezerwować pieniędzy, tutaj macie gwarancję. A po drugie, nie ma z kolei z naszej strony 100% pewności, że w każdy kierunek w danym momencie będziemy w stanie zrealizować ten lot. Nasze możliwości logistyczne też oczywiście mają pewne ograniczenia, natomiast staramy się robić to maksymalnie elastycznie i maksymalnie szybko. I tu słuchacze dopytują, dlaczego loty czarterowe są wciąż możliwe, a te rejsowe, wcześniej zaplanowane, na przykład loty czy innych firm przewozowych zostały anulowane? Dlatego, że w większości te loty czarterowe to są loty realizowane dla polskich obywateli lecących w dane miejsce. W drodze powrotnej one mogą tutaj zgodnie z rozporządzeniem, które mówi, że granicę polską de facto mogą przekraczać dziś tylko obywatele polscy plus cudzoziemcy, którzy mają tutaj prawo stałego pobytu, tymczasowego pobytu. Tutaj ta statystyka przemawia za tym, ażeby dać szansę powrotu tą drogą. Czyli nie było możliwości niewpuszczenia na pokład tych samolotów cudzoziemców, kiedy ten samolot leciałby do Polski z jakiegoś kierunku? Nie ma takiej możliwości. Cudzoziemcy, którzy nie mają tego uprawnienia, o jakim mówi rozporządzenie, czyli właśnie prawo stałego pobytu, prawo tymczasowego pobytu, prawa do pracy, albo nie są członkami rodzin, nie są dyplomatami akredytowanymi w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie mogą przekraczać granicy z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Rozumiem, w związku ale z tym nie mogliby być wpuszczeni na pokład samolotu? Nie są wpuszczani do samolotu. No to ten samolot mógłby z Polakami przylecieć w tej siatce połączeń, która była zaplanowana. Mówimy o czarterowych? Nie, o samolotach rejsowych, które miały zaplanowaną siatkę połączeń na te dni, no, zostały anulowane te połączenia. No tak, tylko że w normalnej siatce połączeń obywateli polskich lecących w takim samolocie czasami jest 5%, czasami 10%. Wiesz, większość podróżujących tymi liniami to są obcokrajowcy. Przecież tranzyt w Warszawie to jest jakby gro ruchu osobowego. W związku z tym dla tych Polaków, którzy nie mogą z tego skorzystać, uruchomiliśmy specjalny program Lot do domu. Panie ministrze, powiem pan jak wielu kolegów z obozu Zjednoczonej Prawicy, że Unia Europejska nas zostawiła w walce z koronawirusem? Powiem, że ta sytuacja pokazuje, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji problematycznej obywatele europejscy, jak widać, mogą w pierwszej kolejności liczyć na swoje państwa, na swoje własne rządy. To nie znaczy, że Unia Europejska nie reaguje. Jak widzimy, reaguje, chociażby przeznaczając dodatkowe środki. Tutaj ostatnie wystąpienie pani Ursuli von der Leyen. Niestety, z uwagi też na specyfikę, Unia Europejska reaguje z pewnym opóźnieniem. Pan mówi dyplomatycznie, panie ministrze, a pana koledzy dyplomacji raczej nie używają, kiedy piszą w internecie, jak na przykład poseł Kazimierz Smoliński, takie teksty. Narody Europy walczą z koronawirusem. Każdy na własną rękę. Gdzie jest Unia Europejska? Gdzie jest Komisja Europejska, gdzie Timmermans politycznie atakować suwerenne rządy potraficie, ale pomóc już nie. Zgadza się pan z takim stwierdzeniem? Akurat komisarz Timmermans chyba zdaje się jest w kwarantannie, gdzieś przeczytałem w mediach, więc jest potencjalnie zakażony. Wszystkim życzymy zdrowia, ale zgadza się pan z takim stwierdzeniem? Stwierdzeniem, gdzie jest Unia Europejska. No, mnie nie dziwi to, że mogą dziś ludzie dopytywać albo oczekiwać szybszej reakcji Unii Europejskiej. Tak jak przecież oczekują, ministrowie zdrowia Unii Europejskiej spotykali się tak na wniosek oczekują, ministra zresztą Szumowskiego. Tak jak oczekują szybszej reakcji rządu polskiego. No, sytuacja, ludzie mają prawo się obawiać. Mają się prawo obawiać o swoje zdrowie, o swoje życie. Oczekują jak najszybszej reakcji, jak najszybszych środków zabezpieczenia ze strony rządu polskiego. W związku z tym nie dziwi mnie
też taki głos, który będzie się domagał szybszej reakcji Unii Europejskiej. Chyba się co do tego zgodzimy. To był głos mówiący o tym, że w ogóle jej nie ma, panie ministrze. A Janusz Wojciechowski, polski komisarz w Unii Europejskiej, chyba człowiek dobrze poinformowany, skoro jest w Komisji Europejskiej, pisze tak. Myślę, że Komisja Europejska zrobiła w tej sytuacji, ile mogła zrobić. Tyle, ile mogła. Mogła więcej? W moim przekonaniu jest jeszcze potencjał do tego, ażeby tutaj na polu europejskim działać. Chociażby sytuacja dotycząca granic, dotycząca przepływu, tranzytu. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do życia w strefie Schengen, w której tych granic nie ma. Dziś każde państwo z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie swoich obywateli na powrót stawia kontrolę. Być może jest tutaj, w moim przekonaniu, jest potencjał do tego, ażeby Unia Europejska starała się to w jakiś sposób regulować tenże przepływ. Przywołana przez pana szefowa Komisji Europejskiej mówi tak, tysiące kierowców autobusów i ciężarówek utknęło na granicach wewnętrznych, stwarzając większe zagrożenie dla zdrowia i zakłócając nasze łańcuchy dostaw. Czy dostawy i przepływ towarów jest zagrożone, kiedy patrzymy na polsko, chociażby niemiecką granicę? Nie jest w żaden sposób zagrożony. Jeszcze raz powtórzę, my przyzwyczailiśmy się do sytuacji, w której granic żadnych nie było i ten obrót towarów i obrót taki ludzki odbywał się absolutnie bez żadnych zatrzymań. W tym momencie mamy sytuację, że po kilka godzin trzeba się zatrzymać na granicy. No, ale mówi kilka, kierowcy mówią kilkadziesiąt. Kilkanaście, w zależności od której granicy. No, są, ale mamy zielone towar korytarze. Do Polski, czy do Polski z Polski, nie tylko ze strony granicy niemieckiej, jasne, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Ale czy mamy zielone korytarze na granicy? Takie, które przewidują transport żywych zwierząt i żywności bezkolejkowy? To jest pytanie do Straży Granicznej. Ja dzisiaj rozmawiałem z oficerami Straży Granicznej. Wiem, że oni dokładają wszelkich starania, żeby ten przepływ nie tylko ludzki, ale również ten towarowy, który przecież nie podlega żadnemu cleniu, żadnej takiej bezpośredniej kontroli, był maksymalnie szybko przeprowadzany przez polskie granice. Natomiast na usprawiedliwienie tylko Straży Granicznej, no to Ministerstwo Spraw Zagranicznych to nie jest moja ja mam inne kompetencje niż Straży Graniczna. Ale trzeba pamiętać, że tam została zlikwidowana cała infrastruktura z uwagi na fakt, że jesteśmy w strefie Schengen. Oni w perspektywie kilku godzin musieli postawić pewne... Nie mogli tego przewidzieć, bowiem sytuacja epidemiologiczna jest bardzo rozwojowa. Musieli w ciągu kilku godzin postawić posterunki, postawić odpowiednią infrastrukturę. Więc no, ja mam głęboką nadzieję i wierzę głęboko, że w perspektywie następnych kilku godzin, dni ta sytuacja tam się naprawdę polepszy. Do pana kompetencji na koniec wracając, czy z powodu koronawirusa albo zagrożenia nim gdzieś trzeba było zamknąć polską ambasadę? Nie. Wszystkie działają? Wszystkie placówki działają w trybie absolutnie kryzysowym, 24 godziny na dobę. Ja też ostatnie 3 doby spędziłem w centrum operacyjnym naszego MSZ-u i wieczorem, i w nocy. Telefony z naszymi konsulami, maile, bezpośrednio wymieniamy. Te placówki zajmują się nie tylko, bo to jest ważne, nie tylko opieką nad konsulowie, nad naszymi obywatelami, nie tylko interweniowaniem w sytuacji, w której mają oni problemy z przedostaniem się, z dojściem na granicę, w sytuacji, w której gdzieś jakiś, nie wiem, tur operator czy hotel próbuje takie osoby czy wypowiedzieć im umowę, ale też dyplomaci interweniują w sprawach lotu, a przede wszystkim zbierają informacje na potrzeby naszego rządu, na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przecież nasze decyzje też są w oparciu o te informacje, które dopływają do nas z zewnątrz. To jest właśnie gigantyczna praca wykonywana dniami i nocami przez polskich dyplomatów. I kiedy czyta pan raporty konsulów chociażby, widzi pan jakieś pomysły z innych krajów, które moglibyśmy jeszcze wykorzystać w walce z koronawirusem tu w Polsce? Jest kilka państw, które... Jak pan popatrzy na krzywą zachorowań, które mogłyby stanowić dobry przykład, i są niestety też takie państwa, które stanowiły zły przykład. My w Ministerstwie Spraw Zagranicznych opracowaliśmy takie 3 przykłady państw, na których można byłoby się, nie wiem czy wzorować, bo to nie są moje decyzje, natomiast dostarczamy informacje, komu się bardziej udało, a komu mniej, taki katalog złych praktyk. W oparciu o to, jak rozumiem, też Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i kancelaria premiera podejmuje dane decyzje. To od kogo się uczymy, te trzy państwa, które pan wymienia? Największe sukcesy, jeśli w ogóle o tym można mówić, no ale najbardziej skuteczni w tych działaniach to są państwa azjatyckie, na przykład Tajwan, na przykład Singapur, ale też Hongkong, w tym sensie jako część Chin. Tam to doświadczenie z SARS-u z poprzednich lat, ale też szereg szybkich reakcji doprowadziło do tego, że krzywa zachorowań jest dużo, dużo niższa niż na przykład w porównaniu do państw zachodniej czy południowej Europy. No bo domyślam się, że są jakieś też trzy państwa, które pokazujecie jako te, na których błędach raczej się możemy uczyć. No są oczywiście, tak jak może się pan redaktor domyślać, państwa, w których ta krzywa zachorowań rośnie w trybie alarmującym. Nie chcemy powtórzyć tych błędów, które tam zostały popełnione. Czyli na przykład we Włoszech. Tam o tym mówił pan premier, stąd też te takie, powiedziałbym, decyzje bardzo szybkie apele do pozostania w domu, do zakaz organizowania zgromadzeń publicznych, stąd też ograniczenie przepływu przez granicę. No, chcemy się uczyć niestety na błędach innych. Smutno mi to mówić, inni popełnili błędy, my jesteśmy w tej perspektywie, mamy te kilka dni do przodu, więc możemy też na to spoglądać i Ministerstwo Spraw Zagranicznych takich informacji na bieżąco udziela, przekazuje do decydentów kraju. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.